kija tu wygięło. Zobaczymy tylko co, ale trudne warunki, bardzo trudne. Bardzo trudne warunki, drodzy Państwo. Zobaczymy tym razem co. Miejmy nadzieję, że coś fajnego. Może jakiś fajny lecho. I coś fajnego jest. Tylko musimy jeszcze wyholować zdobycz. Zobaczcie, jaka pogoda. Fikuje, bije. Spadła ryba, czy zerwała zestaw? Zerwała haczyk. Widzicie, tak to bywa. Ale ryba była ładna. Mógł być ładny leszcz, coś ładnego. Zerwała haczyk, więc muszę bardziej się postarać. I najwyżej jak tak będą spadać, zmienimy średnicę żyłki, bo 0,12 fluokarbonowa jest za słaba na te ryby, które teraz biorą. Kolejna ryba, widzicie, ale prawa strona łowi. Palca rozcięłem o maszynkę, musiałem ją umyć, tą co mieliłem robaki, zobaczcie jakie ostrza, ostre, że aż palca rozwaliłem. Ale pogoda. Ale pogoda. Tamta była większa, co zerwała haczyk. Większa i to o dużo. Jak nad morzem. Świnka? Albo certa? Ale chyba świnka, zobaczymy. Czy brzana? Pikuje jeszcze w dół. Długi przypon metrowy, to widzicie jak to jeszcze ten wiatr. Jest ryba zaliczona. Ryba zaliczona. Brzana. Nieduża. Brzana, ale już taka większa. Jeszcze peny gdzieś zgubiłem, drodzy Państwo. Trudno, musimy brzankę zostawić tu. Ale warunki, ale jeszcze peny mi się gdzieś odpięły. Powypychacz muszę iść na górę. Rowcio, bo u mnie chyba branie jest, powiedz co i jak. No. Tutaj bez kontaktu z rybą jeszcze. Jeszcze? No. Ja już miałem 6-7 ryb. Tak. Złowione i jeden zerwany. Coś ładnego zerwałem. Zobaczysz. Brzanki, krąpiki, dwa leszczyki,
Certę ładną mam w siatce i coś ładnego zerwałem. Coś ładnego, że ściągałem na filmie, zobaczysz. I szkoda, dwunastka poszła, haczyk poszedł, wiesz. Odjazd zrobiło, przykręciłem trochę, pych, leż był duży chyba, albo duża brzanka. No. A ty jeszcze bez ryby? Bez ryby. Tragedia jest. No. Tragedia. Ale nie tylko... Drodzy Państwo, zobaczcie, godzina 10:28, a Robert bez ryby. No niestety. No zobaczymy, siedzimy do oporu. Pewnie. Dopóki przynęta. No, słuchaj, jak... I jak robimy? Tak ostatnio, Big Fish Leszcza. No. Jesteśmy we trzech, tak. Big Fish Leszcza. No i zobaczymy. I powiedz, jak ty to myślisz dzisiaj z tą pogodą? No słuchaj, ogólnie to pogoda to jest taka dosyć... Tragedia. ...chimeryczna, tak? Nie dość, że wieje, pewnie spadki, wzrosty ciśnienia olbrzymie. Powiem ci, jest 972 teraz. No, to trochę poszło do góry, 76. No. Aktualizacja była 976, idzie do góry ciśnienie. No właśnie, także w ogóle jest, ogólnie pogoda nie jest na ryby, tylko na piwo, dziewczyny, i telewizor. I telewizor. I koniec. Ale my, ponieważ jesteśmy... Na zakończenie sezonu. Tak, to musimy to wykorzystać, więc jesteśmy nad wodą i próbujemy złapać fajną, dużą rybę, żeby zakończyć fajnie sezon. Sezon, no i tyle. I dopóki przynęta w wodzie, mam okazję coś złowić. Widzicie, godzina 10:30 i Robercik bez brania. U mnie ryby jakieś były, co rzut, branie. I zobaczymy, co u kolegi Rafała. Rafał, gdzie jesteś? Rafał! Tu kolega inny, a my idziemy. Rafał! Bo ja zarzuciłem wędki, wiesz, że mi nie wciągnął. Co i jak? Gadaj, byku. No powiem ci tak. Robercik bez ryby jest. Jeszcze raz dziękuję ci. Za wędkę. Tak, za wędkę. Nie ma sprawy. Mam jednego. Tylko wiesz, szanuj ją tak, by była... Twoja! Twoja jedyna wędka, pierwsza w życiu, szanuj ją. Dziękuję ci uprzejmie za to, że mi ją dajesz. No nie ma sprawy. Sylwuś, jest tak, powiem wprost. Jeden jazgarz, jedna brzanka, 37, aż z ciekawości zmierzyłem. 37, dwie ryby. Jako już koło 10 ryb miałem. I jedną zerwałem na filmie, zobaczyć coś ładnego. Coś ładnego zerwałem, koło 10 ryb, certę mam w siatce, koło 40 cm. Parę brzanek, parę krąpików, okoń, brzanki dwie chyba. No i ja jedna wędka mi łowi i chcę zobaczyć co i jak. No, naprawdę, dziękuję. I pamiętaj, że Big Fish Leszcza dzisiaj. No powiem ci... No dalej to jedziemy, kto największego leszcza złowi. Dopiero się pogoda zaczyna. No. Może będzie mapa. Tak, może słonko przegoni te chmury i będzie. Czego ci życzę, więc... Dziękuję ci, Sylwuś. Machaj wędą. Dziękuję ci bardzo. Machaj wędą, ryby będą. Dziękuję ci jeszcze raz za pomoc. I jak coś to zobaczycie, drodzy Państwo, co później dalej, więc tak to wygląda. Rafała stanowisko, Robercika i moje w końcu. Spróbujemy złowić dużego leszcza. Słonko wyszło, coś tu szarpie. Może się rozpogodzi, zaczną się brania. Tak jak mówię, spróbujemy złowić większego leszcza. Na pęczek białych robaków. Pokażę wam co i jak. Weźmiemy robaczki. Sześć sztuk. U góry. Sztuka. Drugi. Trzeci. Czwarty. Piąty. Szósty.
siódmy, ósmy, osiem robaczków. Tak, widzicie, teraz te robaczki ściągniemy. Wysuniemy, końcówkę odetniemy i mamy pakuneczek ośmiu robaczków. Dowiążemy do przypona. Przypon, pętelka na włosie. I ten pakunek zwiążemy na supełek. Raz. Dwa. Tak, aby nam nie spadły, jak ryba będzie zasycała. Robaki. Trzy. Tu mamy branie. Zobaczymy, co. A przypon zaraz dokończymy. Obserwujemy wodę, czy nie spada. Trochę spadła. I co mamy? To chyba nie krąpik. Zobaczymy tylko, co. Długi przypon, nie widzę, co. Certa. Ładna certa. Tak, widzicie. Kolejna certa. Pomału, pomału, bo mi zerwie zestaw. Delikatnie zapięta za koniuszek. Okej. Pójdzie do koleżanki, przez drapieżnika jakiegoś była trafiona. Zobaczcie, sum czy coś trafił ją. Patrzcie się. Więc nie, wypuszczę ją bezpośrednio, bo ryba po przejściach z sumem albo z jakimś zębatym drapieżnikiem. Więc płyń. I będziemy selekcjonować do siatki jak największe rybki, tak, żeby był limit. Przerzucam zestaw i zaraz dokończamy białe robaki. Pokażę wam, co i jak. Więc praktycznie dokończymy zestaw, czyli przypon nasz, tak to się prezentuje. Haczyk, włos. Jeszcze końcówkę odetniemy, tak aby wszystko było w porządku. Jeszcze najwyżej raz zrobimy pętelkę, tak żeby nam to nie spadło.
upewnimy się dla pewności. Jeszcze raz zaciągniemy. I teraz końcówka odetniemy. Muszę złapać tą, żeby naprężyć. Dobrze. I tak prezentuje się nasz przypon. 60 cm. Hak z włosem i pęczek białych robaczków. Tak to się prezentuje, drodzy Państwo. Wystarczy teraz taki pakuneczek założyć. Zarzucimy i będziemy próbować coś złowić na ten zestaw, który przygotowałem. Pętelka się zrobiła, no szlak by to trafił. Zobaczcie, pętelka się zrobiła. Nie będę zakładał nowego zestawu, jadę na ryzyko. Trudno, za czym przyjdzie branie, na ryzyko jadę. Ale poniżej się zrobiła mała pętelka. Tutaj jadę na ryzyko. Zobaczymy. Wóz albo przewóz. Ryzykuję. Nie chce mi się budować drugiego zestawu pęczka, więc jedziemy na ryzyko. Ściągam zestaw i zakładam ten przypon z pętelką. Boże, ten wiatr, wiatr i wiatr. Jak to idzie? Dobra. Jest symetria, jest zachowana. Tylko ten wiatr, zobaczcie. Ten wiatr. Szlak mnie trafi zaraz. Szlak mnie trafi. Nie. Dobra, trudno. Trudno, coś widzę, że coś nie tak. Więc od podstaw. Od podstaw budujemy nowy zestaw. Bo się wszystko poplątało, to znakiem tego, że ryba może w tym miejscu, gdzie jest pętelka, zobaczcie, w razie bonusu, o, ryba na pętelce pęka, raczej spadnie, więc od nowa buduję zestaw, bo po co się później mam denerwować, że z własnej głupoty, czyli tam, gdzie pętelka jest, ma ryba zejść, budujemy. Więc robaczki dały escape'a. Ale niedużo. Boże kochany. Nagrać coś większego ma. Idziemy za czym, co ma Rafał. Tak, aby Państwo zobaczyli, co i jak. Masz jeszcze? Proszę? Pewnie wdana, ale powiem ci, chyba to jest większa. Spróbuj na twoją... Na moją wędkę? Tak. Daj, podbiorę ci. No. Podbieraj mi, daj. Już zmęczyłem, bo to już tak trochę było, wiesz. Masz. Poczekaj, że mi telefon nie wpadł do wody. Nie wiem, no ale... Wydaje mi się, że albo... No ściągaj, poczekaj, nagrywamy. Poczekaj, bo ja... Brzana. Wymiarowa brzana. O kurde. Ale zobacz. No ale ładna. Poczekaj. Ale chrzest wędki zaliczony. Rybka zaliczona. Krótko więc mówię. Widzisz, no. jak ci pomogłem. No ja dziękuję. No. Powiem ci, niby nieduża, aczkolwiek... Ale no, zobaczcie, jaka ładna. Wymiarowa, nie inaczej. Na co? A powiem ci na pinkę. Więc gratulacje, trzymaj, ja zmykam do siebie. Dobra, już odczepiamy. Ale trzymaj to, bo mi telefon z kieszeni dobrze, wypadnie. Dobrze. No. Dobrze. Ładna jest. Ładna, nagrany jest. No, ja idę, bo mam telefon w kieszeni. Wypadnie mi, kłopotu narobimy tylko. No. Więc gratulacja, odczep, bardzo ładna.
bardzo ładna. Widzisz, i kij, chrzest bojowy przeszedł. Dumnie później etykietkę z rączki ściągnę. Idziemy do siebie. Do siebie, jeszcze zobaczymy co u Robercika. Robercik, co i jak? Jeszcze bez ryby? A godzina 11:09. Wyjął na moją wędkę, co mu pożyczyłem, brzandną. No zobacz, ja nie mogłem ostatnio na nową wędkę nic złowić, schowałem ją, pożyczyłem mu i wyciągnął? Wyciągnął. No ale cóż, no co zrobić? A ty, no próbujemy. Próbujemy. Jest pytkę. Widzicie, jak to jest nagrywanie kolegów, nagrywanie siebie. To bardzo schodzi, bardzo schodzi. Widzicie, dużo brań na przykład mam i chcę wam pokazać, jak szczytówka bije czy coś. Akurat akumulatorek się rozładuje, albo kamera się nie włączyła, ja rybę trzymam. Po chwili, jak się kamera włączy, ryba spada. I wiecie, to tylko tak się mówi, siedząc w domu, że mało ryb łowię, coś w tym stylu. Ale nagrywam film. Ten, który oglądacie, i powiem wam, że dużo ryb mi spada, dlatego że chcę nagrać branie, haul, wszystko, a nie zawsze mam w gotowości kamerkę, nieraz po nią sięgam, nieraz zmieniam akumulator, już trzeci założyłem, bo od rana, zobaczcie, trzeci założyłem, bo zimno jest, to szybko akumulatorki padają. Zestawy pokazuję, jak to wędkuję, jak przygotuję zanętę i dużo ryb mi spada przez to nagrywanie. Jakbym nie nagrywał, bym miał lepsze efekty. Tylko tyle. I drodzy Państwo, nabijemy nowy sprzęcik, czyli 8 sztuk. Jeden. Dwa. Trzy. Za koniec, tak żeby chodziły trzy. Ten pęk. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jeden spadł, to 8. Przeciągamy naszą żyłkę, wyciągamy na to, rozciągamy, odcinamy. Tak wszystko, żeby escape'a znów nie zrobiły robaki, tutaj damy je. I mamy z powrotem nasz pakuneczek. Wszystko musi być profesjonalnie, dlatego ze względu, że jakbym branie ryby miał jakieś potężnej wrzady, dużego leszcza, straciłbym na tym suple, co wam pokazałem. Więc nie może być zrobiona kicha, jak to się mówi, dziadostwo, a tu już branie mam. Widzicie, nakręcam, nie mogę zrobić zestawu. Tu robak się zaczepił za pętelkę i przekładamy przez pętelkę. To samo co w przypadku pierwszym. I dowiązujemy nasz pęczek do włosa. Jeden. Dwa. I tak mamy przygotowany zestaw. Jeszcze raz to samo. Haczyk. Tak to się prezentuje. Nasz pakuneczek, który leszczyk zassa, czy brzana, miejmy nadzieję, hak się wbije i będziemy mieli rybkę fajną, ale to czy z tym, że nie na pewno, ale dopóki przynęta w wodzie mamy okazję coś złowić, więc próbuję coś złowić na taką przynętę, to już będzie wyselekcjonowana, na to krąpik raczej się nie złowi, więc zakładam i zarzucam zestaw, oto na tym pakuneczek. Zobaczcie, aż kije się same wyginają, taki wiatr, ale słonko, Jezu, może poprzepędza to i zobaczymy, ale kije strasznie sięgną, strasznie. No ale próbujemy coś złowić jeszcze na pęczek białych robaków, który wraz z Państwem przygotowałem. I na pinkę po prawej stronie
delikatnie. Ok, zobaczymy co jak. Najważniejsze, że słonko mi nie świeci w oczy, parasol tutaj trochę pomaga mi w obserwacji szczytówek. No i czekam, ale ten wiatr jest dzisiaj niemożliwy. Zobaczymy. Cały czas systematycznie tam podajemy towar. Nie nęcę dzisiaj. Nie ma czasu już, godzina 11.30. Ciśnienie stoi 976. Więc zobaczymy co i jak. Nie ma czasu już na nęcenie, bo przed 15 będzie trzeba zwijać się, więc mamy jeszcze 4 godziny wędkowania, a czas nad wodą szybko leci. Więc wszystko trzymamy, żeby nie odleciało. I wędkujemy. Dalej. Jest. W pytkę. Białe robaki i prawdopodobnie coś fajnego. Drodzy Państwo, trzymamy i pęczyk białych robaków. Zobaczymy co nam przyniesie. Okej. I pęczek białych robaków, tak pokazałem, co nam przyniesie. Pomalutku. Co mamy? Pęczek białych robaków i co się tam trafiło? Certa chyba. Czy brzana? Jeszcze nie jest gotowa, walczy o życie, dzika ryba z dzikiej wody. I ryba zaliczona, nic dodać, nic ująć. Popuścimy kabłąk i cieszymy się z zdobyczy. Czyli zobaczcie, nic dodać, nic ująć, piękny pęczek z robaczkami, zobaczcie, sami i taka ładna. Certa idzie do koleżanki. Baja. I drodzy widzowie, przerzucamy zestaw na ten sam pęczek białych robaków. Co do maszynki, drodzy Państwo, zamienniki są, trzeba tylko wpisać rozdrabniacz do warzyw i można sobie poszukać. Ja wziąłem taki zamiennik z tego względu, że kupiłem oryginalny
jak widzicie. I ten oryginalny malutki kosztował ponad 100 zł. Synowi się bardzo spodobał, bo lubi pichcić, gotować. Dobry jest te klocki. I powiedział, że bardzo fajne, więc szkoda by było tak znów w domu warzywa mielić różne rzeczy i później jednym i tym samym mielić robaki, więc zostawiłem ten oryginalny, co był dość drogi, bo ponad 100 zł ten mały. Dokupiłem oczywiście też duży oryginalny, tam Extra Chef, ten duży się nazywa Extra Chef, tam jest do wszystkiego, do mieszadła, rączki dodatkowe, części. No i zostawiłem dzieciom do gotowania, żonie, mniejszy, większy, i kupiłem sobie podobny zamiennik, który daje radę. Tak mówię, trzeba wpisać tylko dla tych kolegów, którzy tak pytają, gdzie kupiłem, co kupiłem. Trzeba tylko wpisać, że do warzyw, i znajdziecie sobie taki zobaczcie, co się dzieje. I znajdziecie sobie na internecie, poszukajcie takiego zamiennika, koło 40 zł kosztuje. A oryginalny, tak, wam pokazałem na filmie, zostawiłem dzieciom, bo bardzo fajna rzecz. Cebulę się wrzuca, pyk, 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 drobniutko, od razu nie łzawią oczy przy krojeniu cebuli. Wystarczy wziąć maszynę, czyli oryginalną, Tupperware, zobaczcie, oryginalna Tupperware, i ona tam nam pięknie wszystko mieli, zobaczycie sami. Szatkuje mężu. Szatkuje. Weźmiemy zwykłą cebulkę, tak aby nie uronić łzy. W szybki, prosty sposób weźmiemy jeden kawałek, drugi kawałek, cztery kawałki, i te cztery kawałki bierzemy. Najpierw dwa i jedziemy w oryginale. Kilka razy i zobaczcie. I wtedy mamy kilka razy, 3-4 pociągnięcia i mamy na kanapeczki. Proszę zbliżenie. 4 razy tylko wystarczy, że pociągnąłem. I mamy. I kolejne. Więc taka maszyna, co wam pokazałem. Oryginał zostawiłem dzieciom. A podróbkę, którą wykorzystam, 4-5 razy. Znaczy trochę. Widzicie, co się dzieje. To jest bardzo przydatna rzecz w kuchni. Żono, coś od siebie powiedz o tej maszynce. Genialna. Genialna, tak?
i bardzo się zadowolona jesteś z niej, nie? Tak. No i widzicie, oryginały zostawiłem, czy mniejszą, większą w domu dla rodziny, a podróbkę zabieram na ryby. Kawałki surowych ziemniaków, placki ziemniaczane, wszystko ubija, jajka. Poszukajcie nazwę, wpiszcie tur purę, coś w tym stylu. Na rące zresztą jest, bo ja zawsze zapominam, na rące macie tą nazwę. I zobaczycie, pełno jest filmików na YouTubie z wykorzystaniem tych oto rozdrabniaczy. A to, jak powiedziałem, jest zamiennik mini. Mini handle. To jest zamiennik tego oryginalnego, czyli podróbka, która też daje radę. No i tyle o tym. A bardzo przydatna rzecz. Nie widzimy, nie machamy nożyczkami, rozdrabiając adrobene czerwone robaki, czy kukurydzę, czy robactwo białe. Nie widzimy, nie machamy, tylko tak na moim filmie. I mamy w porząsiu. Ok, czekam na jakieś branie. Zaraz ściągnę prawą wędkę, przerzucę, zmniejszę przypon, bo jest teraz 1,20 m za długi na metrze. Na metrze miałem te najwięcej wskazań. Założyłem 1,20 m i bez efektu na razie. Więc ściągam prawą wędkę i zakładam przypon metrowy. Zmiana przyponu na metrowy przyniosła efekt. Przyniosła efekt. Na metrze 20 nie było wskazań. Przy tej samej średnicy żyłki, czyli 0,12. 20 cm na rzece różnicy. Zobaczcie, jaką robi robotę. Zobaczymy tylko, co. Certa chyba będzie. Zobaczymy pomalutku. Metrowy przypon daje radę. Nie 1,20 m, nie krócej, tylko metrowy. Nawet nie wiem, co to jest. Już jest koszyk. Mamy certę. Ok. I trzecia certa. Czwarta, bo jedna była przez drapieżnika robnięta. Zobaczcie. Za koniuszek. Nie inaczej pójdzie do wspólnego zdjęcia. Ok. Baja. Przerzucamy zestaw. Percik, co jak? Słuchajcie, jest nadal na zero. Są jakieś tam widoczne brania. No pomalutku się coś tam zmienia. Teraz leszczyk prawdopodobnie był, ale spadł. Tak. Na obu wędkach niestety zero. A godzina jest, drodzy Państwo, 12:30. I myślę, że zerowy nie będziesz. Jak myślisz? Mam nadzieję, wiesz co, już nie mam siły z tymi przyponami. Ale powiedz, byłeś na zero kiedyś ty na tym kanale? Nie byłem i mam nadzieję, że nie będę. Nigdy nie byłeś, zawsze coś, były słabe dni, ale tak, dzisiaj to już jest tragedia. Dla mnie tak. Ale słuchajcie, no to jest tak, no raz to na wozie, raz pod wozem. No nie? Pamiętasz, jeden łowi, reszta patrzy. To właśnie. Jedną rybę pod koniec ledwie co złowiłem. No. A historia lubi się powtarzać, nie? No zobaczymy co jak. Tu pan holuje coś fajnego. No widzisz, no może coś. No może coś wejdzie. Idziemy teraz. No czego
No zobaczymy, zobaczymy, ale tak się ta sytuacja na teraz przedstawia, że Robercik jeszcze jest na zero. Idziemy do Rafała, zobaczymy co i jak. Rafał, krótko i na temat, bo ja wędki mam zarzucone. Na chwilę, podsumowanie takie krótkie. No, jak u ciebie? Słuchaj, no. Właśnie chciałem powiedzieć, że tylko dwa brania. Robercik dalej na zero jest do tej pory, nie ma ryby. Przy mnie teraz miał leszcza chyba, bo był śluz, ale mu spadł. Nie może wciąć ryby. Ma delikatne brania przy tym wietrze, nisko kije wziął, bo czasami kije, wiesz, jak aż... Nie, no dwie ryby. Stwierdziłem, że w końcu trzeba zjeść się. Jazgarza i tego, i tą brzanę. I tą brzanę. Brzanę na moją. Tam, brzanę. I dalej jesteś z tymi dwoma rybami, a tak. Jest godzina 12:35. No, Stasie. To słabiutko jest. Słabiutko i ten wiatr czasami to jest niemożliwy. Nie, jest niemożliwy, jest strasznie zimno. Trzeba przyznać, że czasami niby się wydaje, że jest ciepło, aczkolwiek no nie jest za ciepło. No ale walczymy dalej. Nie no, Sylwuś. O tego największego leszcza. Ja miałem dwa leszcze, nie mierzyłem, bo nawet nie spodziewałem się, że takie gnojki będzie trzeba mierzyć, ale na filmie zobaczycie w razie co, jak nie będzie leszcza. Zwycięstwo dobra, moje. Dobra. idę, bo zarzuciłem wędki. Idę. No i jest, jak jest, no niestety, no czekam dalej. No ale ten wyjazd ostatni w tym roku, słabiutki. No po co? No akurat taki dzień. Ale pogoda była straszna, no zobacz co myśli, no zobacz. Tak, no, tak parasole, co jakiś czas zawiewa. Tak, ciepło, trochę zimno, no. No, ciśnienie idzie do góry, no i widzicie, idziemy, więc zdrówko powodzenia. Idziemy do siebie przerzucić zestawy i kombinować dalej. Tak więc widzicie jak to jest, nie zawsze jest tak pięknie i kolorowo jakby się mogło wydawać. Przygotujemy nowe robaczki, pakiecik, 8 sztuk nawinęłem. I zaraz ściągniemy i założę ten pakuneczek, zawinę, tak to wam wcześniej pokazywałem. To zabezpieczymy, bo jedna ryba wyholowana, czyli certa na ten pakunek, i zarzuciłem takie zdechłe robaki, ale teraz przygotowałem już nowe. To tylko tamte ściągnę i do włosa, czyli pętelki poniżej haka, ten pakunek zawinę, czyli 8 białych robaczków. Ale to jeszcze chwila, jak one sobie chodzą, nic się z nimi nie dzieje, nie zejdą. Parę minut i założymy świeży towar na prawej wędce. Tak, aby skusić jakiegoś większego leszcza. A tutaj drobniutko metrowy przypon 0,12 i 16 haczyk, dwie pinki. A tu 8 dużych białych robaków, pęczek z podajnikiem do białych robaków. Trzeba kombinować, zobaczymy co i jak. A na tą chwilę machaj będą, ryby będą, z tym, że nie na pewno, pamiętajcie. Ale dopóki przynęta w wodzie mamy okazję coś złowić, więc łowimy dalej i jest bajecznie. Wiecznie, ale bajecznie, Pyzuś. Bajecznie.